W sądzie rejonowym w Mińsku Mazowieckim została wyznaczona rozprawa przeciwko myśliwemu, który mając pozwolenie na odstrzał dzika, zastrzelił dzika. Jaki będzie wynik? Przekonamy się w wydaniu wyroku przez sąd. Idziemy obserwować tą sprawę. Otwieram przewód sądowy. Poproszę panią protokolant o odczytanie aktu oskarżenia. Prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim oskarża Mariana Andrzeja Chruścickiego o to, że w dniach 21 kwietnia 2013 rok oraz 12 maja 2013 rok, działając z góry powziętym zamiarem w drugich odstępach czasu w kompleksie leśnym w obrębie miejscowości Sinołęka, gmina Kałuszyn, powiat miejski, województwo mazowieckie, pozyskał dwie sztuki dzików, oddając strzały z broni myśliwskiej, to jest zwierzyny innej, niż wynikało to z upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego nr 14/384/13 wystawionego przez Koło Łowieckie Knieja, które dotyczyło dzika warchlaka na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Nadleśnictwo Miejskie. To jest oczynek artykułu 52 punkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego. Dziękuję. Poproszę oskarżonego o powstanie. Pouczę pana teraz o pana prawach. Ma pan prawo złożyć w tej sprawie wyjaśnienia, ale może pan też odmówić składania wyjaśnień i odmówić udzielania odpowiedzi na zadawane panu pytania. Czy treść zarzutu jest dla pana zrozumiała? Tak. Czy przyznaje się pan do popełnienia tego czynu? Bezwzględnie się nie przyznaję. Czy chce pan złożyć wyjaśnienia w sprawie? Chcę złożyć wyjaśnienia. Proszę w takim razie. Jak się pan odniesie do tego zarzutu? Jakie były okoliczności zrealizowania tego upoważnienia udzielonego panu? Jest to wszystko w aktach. Niestety na rozprawie dowody przeprowadza się bezpośrednio, w tym również odbiera się wyjaśnienia od oskarżonego. Jeżeli pan chce złożyć wyjaśnienia, ma pan takie prawo. Jeżeli pan nie chce, odmawia pan wówczas złożenia wyjaśnień, a sąd panu dotychczas złożone wyjaśnienia wówczas odczytuje. To będę składał. To bardzo proszę. W mojej ocenie jest brak przestępstw wskazujących na popełnienie przestępstwa. Ale jestem tylko szarym członkiem koła. Moja ocena faktów może być odmienna od władz czy zarządu koła. Na wykonanie polowania posiadałem niezbędne uprawnienia, zezwolenia pisemne, a przepisy prawa łowieckiego nie przewidują sankcji karnych za ostrzał dzików mniejszej czy większej wadze, jedynie za ostrzał osobników płci żeńskiej i to w określonym czasie ochrony. Moje polowanie nie naruszało żadnych norm dopuszczalności polowania, a więc było legalnym pozyskaniem zwierzyny dzikiej przy pomocy dozwolonych metod. Informuję również, że nie podzielam poglądu, jakby miał naruszyć artykuł 52 punkt 2 i 5 lub 6, artykuł 53 punkt 4 ustawy prawo łowieckie, nie wszedłem bowiem w posiadanie bezprawnie pozyskanej przez inną osobę zwierzyny do dzików. Artykuł 52 punkt 2 nie naraziłem koła na przekroczenie rocznych planów łowieckich, gdyż w planie łowieckim było 56 dzików, w tym warchlaków było 28, a w planie łowieckim strzelono tylko 6 warchlaków. Miałem natomiast uprawnienia do wykonywania polowania, o jakich mowa w artykule 53 punkt 4 wyżej wymienionej ustawy. Z góry działającym powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu. Proszę tego sądu. W rejonie województwa siedleckiego myśliwy, który chce pozyskać dzika, jest to sprawdzone statystycznie, musi się pojawić 10 razy w łowisku, przesiedzi 3 godziny na ambonie
to wtedy strzeli jednego dzika. Nikt się nie pofatygował, nie sprawdził, ile ja miałem wypisów w książce łowieckiej w obwodzie, żeby wyjaśnić, kiedy ja tego dzika strzeliłem. Poza tym jest to kuriozum, i tak prokurator pisze, że ja z góry powiem tym dziadkom, chyba myśliwy po to jedzie, żeby tego dzika pozyskać. Łani kukurydzy, które są teraz na całych polach hektary, ma to straszne znaczenie dla rozprzestrzeniania się dzików. Dziki rodzą się przez cały rok i w dawnych czasach kuczka dzików stała w styczniu, dziki się rodziły tylko w jednym okresie. Teraz godzi dzików trwają cały rok i spotyka się małe dziki nawet w zimę, w styczniu urodzone, które mają 2 tygodnie. Są jeszcze pasiakami. Więc nie można interpretować tego, że ja miałem strzelać dziki w kwietniu, urodzone w kwietniu, bo to bez sensu. Dzik ma wtedy od 2 kilo do 10. Ja sobie nie wyobrażam, chciałem tutaj wyraźnie teraz 2 razy głosuję, że ja mam strzelić dzika, który ma 5 kilo. Przecież ja nie jestem zabójcą dzieci. Chciałem to, żeby było zapisać. Ja nie jestem, ja jestem myśliwym, nie zabójcą dzieci. Dlatego uważam, że jestem niewinny. Nie wiem, co włoski chciał przez to osiągnąć, wystawiając mi 4 warklaki. Jeśli był tak skrupulatny, że raz sobie służę, mógł napisać. Proszę strzelać warklaki 2 kilo. Chciałbym tutaj jasno powiedzieć, dotyczy to 120 tysięcy myśliwych, bo wszyscy myśliwi polują tak jak ja polują. Więc nie wiem, dlaczego zatem miałam za to ponosić konsekwencje. Jest to moim zdaniem paraliż, bo jeśli to się rozniesie na całą Polskę, więc nie wiem, jak teraz myśliwy ma ocenić wagę dzika, wiek, zanim go ustrzeli. Po odczytaniu proszę, żeby pan uważnie czytał. W trakcie zapytam, czy pan potwierdza treść odczytanych wyjaśnień, czy zgłasza pan jakieś zastrzeżenia do tej treści. Do zarzucanego mi czynu nie przyznaję się. Ja należę do koła łowieckiego Kmija, jak również do innych kół łowieckich. Ja otrzymałem od tego koła łowieckiego pozwolenie na odstrzał o numerze 14/384/13. W pozwoleniu tym miałem zezwolenie na odstrzał m.in. 4 warklaków i 1 odyńca. W związku z tym pozwoleniem w dniu 21 kwietnia 2013 roku dałem się na polowanie w rejon miejscowości Sinowęka, gdzie miałem szczęście i odstrzeliłem dzika o wadze, jak się okazało, po ważeniu komisyjnym 38 kg. Z tego dzika rozliczyłem się z kołem łowieckim, powiadomiłem łowczego, a dzika wziąłem na użytek własny. Na następnym polowaniu strzeliłem następnego dzika o wadze 47 kg, również był komisyjnie ważony, rozliczony z kołem łowieckim i wzięty na mój własny użytek. Następnie z końcem maja skończyło mi się pozwolenie indywidualne, wówczas inni koledzy otrzymali przedłużenie, a ja nie otrzymałem. Odesłałem moje stare upoważnienie na polowanie od zarządu koła i 21 września 2013 roku otrzymałem odpowiedź w postaci pisma, że jestem przestępcą, gdyż naruszyłem prawo łowieckie i zarząd zażądał wyjaśnienia w kwestii odstrzału wyżej wymienionych dzików. Następnie przekazałem osobiście prezesowi koła pismo wyjaśniające tą sytuację. Pismo to dołączam do protokołu. Na to pismo nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, a zostałem wezwany do Warszawy, do koła łowieckiego na posiedzenie zarządu, gdzie przedstawiono mi, że w związku z powyższym zostałem wykluczony z koła łowieckiego Knieja. Po wówczas złożonych przeze mnie wyjaśnieniach ustnych i ogłoszonej przerwie zostałem jeszcze raz poproszony i wówczas ogłoszono mi, że uchwała o numerze 7/ZK/14 zostałem zawieszony w prawach do wykonywania polowania na okres 1 roku. Pismo to dołączam do protokołu. Dlatego też ja w związku z powyższym nie popełniłem zarzucanego mi przestępstwa, gdyż według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 marca 2005 roku, gdzie jest określenie zwierzęcia łownego, to jest dzik, a nie ma tutaj żadnego rozbicia na jego strukturę wiekową. Ponadto ja nie pozyskałem innego zwierzęcia, innego gatunku i innej płci. Dlatego też pozyskanie przeze mnie dzika warklaka nie jest przestępstwem. Dzik rozporządzenie jest określony jako dzik. Ponadto obecnie dziki rodzą się cały rok i mają różne wagi. Jest to spowodowane tym, że ze względu na intensywną uprawę kukurydzy mają zapewnione dobre zasoby na łowisku, wysokokaloryczną karmę, co sprzyja rozrodowi praktycznie przez cały rok i szybkiemu przyrostowi wagi, co jest odstępstwem od wzorców z lat uprzednich.
Reasumując, dołączam również inne dwa pozwolenia na odstrzał z innych kół łowieckich, których jestem członkiem, gdzie również dostałem zezwolenie na odstrzał, ale już jest określenie dzik, a na drugim określenie dzik do 50 kg. Jest to zgodne z obecnymi trendami w Polskim Związku Łowieckim. Dodaję ponadto, że jest przygotowany projekt zasad gospodarowania zwierzyną grubą w Polskim Związku Łowieckim, gdzie zgodnie z trendami w planie hodowlanym ma być ujęta jedna pozycja dzik. Dodaję ponadto, że w związku z uchwałą o numerze 7/ZK/14, gdzie zostałem zawieszony, od tego również się odwołałem do najwyższej instancji odwoławczej naszego koła, to jest Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które odbyło się 24 marca 2014 roku w Warszawie, którego członkowie nie podzielili zarzutów stawianych mi przez zarząd co do strzału tych barklaków i w głosowaniu tajnym głosami 8-9 wcześniejszą zawieszającą mnie uchwałę nie uzyskałam aprobaty i nie jestem na chwilę obecną zawieszony. Ale do dziś nie mam zezwolenia na odstrzał indywidualny. Ja również byłem obecny na tym walnym zgromadzeniu koła i również udzielałem wyczerpujących wyjaśnień. Ponadto mogę również wyjaśnić, że nie czując się winnym, wybrałem drogę dojścia do prawdy i wyjaśnienia mojej sytuacji poprzez dobrowolne zgłoszenie do prokuratury, gdyż Trybunał Konstytucyjny rozwiązał sądownictwo łowieckie jako niezgodne z konstytucją i nie miałem gdzie udać się, aby w pełni wyjaśnić powstałą sytuację. Czy potwierdza Pan treść tych odczytanych wyjaśnień? Potwierdzę. Czy chce Pan do nich coś dodać? Chcę tylko jeszcze dodać, że naszym takim kodeksem karnym jest statut. W statucie jest napisane, nie będę tu szukał paragrafu, że członkowie koła wszyscy są równi. Nie ma, że jeden dostanie odstrzał wypasiony, a drugi dostanie 4 barklaki. Powinien dostać tak samo, jak i inni członkowie koła, ten sam odstrzał. Odstrzał według nomenklatywy Polskiego Związku Łowieckiego nie jest nagrodą, tylko jest obowiązkiem. Jeśli moje koło zakontraktowało 56 dzików do strzelenia w tym obwodzie 384, a wykonano tylko 20, ja nie mam odstrzału, więc nie wiem, dlaczego zarząd tego nie zauważa, że działa jakby na swoją niekorzyść. Nawet strzelając z pozycji inne dziki pozostałe, też nie popełniłem jakiegoś rażącego przekroczenia planu, gdyż 56 dzików zaplanowanych ostrzelono w tamtym roku tylko 20. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, od jak dawna jest pan myśliwy? 91 roku około. Czy kiedykolwiek wcześniej były jakieś zarzuty ze strony kół łowieckich odnośnie nie. prawidłowości wykonania przez pana? Ja mogę nawet przedstawić do tego sądowi, jeśli są te pozytywne opinie, które wydały mi to. Proszę pana, że może pan złożyć wnioski dowodowe i wszelkie dokumenty, jeżeli uważa pan, że mają one związek ze sprawą. To od razu to od pana zależy, jakie dokumenty pan sprawiedliwie. Jest opinia koła o mnie bardzo dobra. Miejscu oskarżony składa do akt. Przepraszam, wystawioną przez koło łowieckie numer 7 pnienia. Czyli jest to to samo koło, które wywołało jako mniejszą sprawę. Proszę mi powiedzieć, te polowania, którego dotyczą zarzuty, w jakich warunkach one nastąpiły? Czy to była pora nocna, czy to był dzień? Jeden jest pozyskany 20 chyba w nocy wieczorem, a jeden jest o 5 rano. Mam ten odstrzał, mogę dokładnie. Jaka była wtedy widoczność? No wieczorem było, przy księżycu chyba było, było tych dzików, nie wiem, kilkanaście, 8, czy ile, wybrałem najmniejsze, jakie tylko mogły. To są dziki jadły na kukurydzy, którą wcześniej dosypałem, no my to nazywamy. Dla pana widoczne wyraźnie. Tak, my to mięciska i ja widziałem tylko zarzut, więc wybrałem najmniejsze. Strzelałem o godzinie 20.30 i 5 rano. Czy był pan wówczas sam? Tak, byłem sam. Czy później na kolega ważenia... mi pomógł, przyjechał mi tego dzika, pomógł mi jakby podtrzymać włos. Czy na etapie ważenia tych zwierząt już były kierowane wobec pana osoby zarzuty, że to nie są wachlaki? Na etapie ważenia tych zwierząt, czyli nie, osoba, nie, która nie dokonywała tej czynności, nie, zarzucała panu, że to nie, nie są wachlaki? Znaczy to są moi koledzy, którzy mi towarzyszyli. Byli ucieszeni, że takie dziki strzeliłem, dlatego że mamy bardzo wysokie szkody. 100 tysięcy musimy zapłacić za szkody łowieckie państwa i każda złotówka się liczy, więc koledzy byli bardzo zadowoleni, że te dziki się strzela przy
ogrodzenie w obrębie państwa. A pan, decydując się na strzały wówczas, uznał, że pan strzela do warklaków? Czy pan się na tym nie zastanawia? Jestem przekonany do dzisiaj, że były warklaki. Jeśli dzika można tylko rozpoznać poprzez wypreparowanie szczęki i poprzez szlifowanie zębów, wtedy jest to metoda ocenienia wieku dzika. Wieku dzika nie można ocenić poprzez jakieś ergonomiczne patrzenie, dlatego że jak jest pasiak, to pasiak, jak jest długi dzik, to jest w żółtym ubarwieniu. Te dziki były żółte, po prostu mieli sieć żółtą, tak zwaną suknię żółtą. I moim zdaniem były warklaki. W ewidencji, w książce ewidencji? Pobytu. Tak, wszystko jest, zresztą pisma koła nie zarzuca mi jakichś niedociągów w tej sprawie. I z uwagi na dalsze czynności dowodowe sąd postanowił rozprawę odroczyć. W tej chwili wskażę nowy termin rozprawy.